znowu będą mówili, że śmierdziel koszuli nie przebiera. Bo nie przebiera. Masz. Cieknij się tym. Dzięki. Majtek też nie przybiera. Co to takie kwiatowe? Przepraszam, że nie mam ciężkich, korzennych perfum samca alfa. Nie, no ja powinienem w plecaku mieć chociaż gacie zapasowe. Kobiecy klasyk. Jak to? Właśnie majtki w torebce? Ale tak, tak zawsze? No nie zawsze, ale często. Kobiety. Kurde. Skarpetki zapasowe też powinienem nosić. No i będziesz z takim wielkim plecakiem turystycznym chodził, żeby wszystko mieć na zaś. Czy wiesz, ja znam lepszy pomysł. Taki bardziej ekonomiczny, trochę romantyczny, chociaż no, dość odważny powiem. Ale myślę, że jesteśmy już gotowi na to. Gdybyście czuli poziom cringe'u, jaki wtedy przeżywałam. A jednocześnie wiedziałam, że jest totalnie za późno, żeby on nie powiedział tego, co ostatecznie powiedział. Mieszkasz spoko dzielnicy. W sumie mieszkanko też takie nie najgorsze. No i to jest dobre, że ono nie jest takie kobiece. To ważne, gdyby moi kumple mieli mnie odwiedzić. Nie bój się. Nie na zasadzie jakiejś imprezy. Jakby wpadli, to tak na zasadzie na chwilę, raz może. Cześć. Co tam? Spoko. Nara. Ja mam naprawdę ich dość. Po 5 latach mieszkania z nimi muszę stamtąd uciec. Czaisz, że oni nawet nowej rolki papieru nie wykładają, jak widzą, że się skończyła? I później muszę otwierać szafę z takim gołym całym tyłkiem. Dobra, naprawdę nie chcę sobie tego wyobrażać. A muszę się usamodzielnić, no. Muszę wreszcie gdzieś pójść na swoje i też przy okazji zaopiekować się tobą, księżniczko. To co? Wprowadzam się? Czy wy zauważyliście, jak on mi zadał to pytanie? Czy mogę się wprowadzić? Nie, wprowadzam się. Teza. A z delikatnym znakiem zapytania na końcu, że jakby co, to tylko pytałem. Przepraszam. Niepotrzebnie się obruszyłam. Może opowiem wam o 3 pościelach. No, w zasadzie o 4. Pościel pierwsza. Kwiaty na wietrze. Janek. Nocna nadpotliwość. Często chodził do toalety. Naprawdę często. Czasem miałam wrażenie, że więcej chodził niż spał. A jak już spał, to miał usilną potrzebę dotyku. Mieszkał u mnie 2 tygodnie. Po prostu nie mogłam wytrzymać, jak się w nocy do mnie kleił. A koszulki nie mógł zakładać, bo całą przemaczał. Przepraszam za te osobliwości, ale chciałam wam dokładnie nakreślić skalę problemu. A jak widzicie, jest naprawdę spora. Na pożegnanie powiedział mi: za bardzo napierałaś na mnie w nocy. Cokolwiek to znaczyło. Tak czy siak, po rozstaniu kupiłam też kołdrę chłodną, żeby uniknąć ponownego potencjalnego pocenia. Ale przejdźmy dalej. 2. pościel. Starożytny wzór. Albert. Pansowa. Codziennie do 4 w nocy czytał książki na dobranoc. On je po prostu pochłaniał, zawalając przy tym nimi cały pokój i świecąc lampką nocną. Od czasu do czasu mrucząc pod nosem. To ciekawe. Jakby chciał mnie sugestywnie obudzić, żebym podyskutowała z nim o filozofii Kanta. Ale najgorsze w tym wszystkim były poranki. I jego optymizm. Ja rozumiem, że nie każdy ma ochotę popełnić poranny sypku i że czasem jest spoko, ale... Kochanie, to jest najpiękniejszy dzień tego roku. A przynajmniej zaczął się najpiękniej, bo zobaczyłem ciebie. A gdy się rozstawaliśmy, powiedział: zawsze ceniłem cię za twarz, ale powinnaś popracować nad głową. 7 miesięcy. I nowa punktowa lampka nocna. Profilaktycznie udałam się też do psychiatry. 3. pościel. Niebieska szachownica. Borys. Borys był nawet spoko. No mogłabym się przyczepić do jego nagłych nocnych drgawek, ale to takie pierdoły. Miał jednak problem. Lubił kobiety. I był bardzo gościnny. Rozgoście się, moje drogie. 1,5 miesiąca. I o 1,5 za długo. Na pożegnanie powiedział mi: to wszystko przez to, że nie miałem wystarczająco miejsca w szafie. W sumie to była prawda. Wszędzie stały jego kartony, no ale problem w tym, że poruszał się on z całym dobytkiem swojego
życia. Powiększyłam też szafę. Miejsce zawsze się przyda. No i jeszcze czwarta pościel. Neonowy róż. Tak zwany okres przejściowy. Bezfacetowy. Czyli aktualny. No i co ja miałam mu powiedzieć? To nie mogło wyjść. To nie wyjdzie. No. Nie no, nie masz szans. Przecież ja już próbowałam 3 razy i za każdym razem było tak samo. Przecież jest dobrze tak, jak jest, nie? Przepraszam, wiem, że to cię może trochę zaboleć, ale... Jasne, no. Spróbujmy. Czemu nie? No i super. Tylko tą różową pościel musimy zmienić. No a może teraz będzie wreszcie inaczej? W końcu każdy związek mnie czegoś nauczył. Nie? Pa? Wolałabym nie. No to może ta? Też nie. No wybierz ty, no. Bo ja serio chcę, żebyś była zadowolona, ale po prostu, no nie różowa, no. Zresztą warto mieć jakąś na zmianę. A, bo wam nie mówiłam. Zawsze po byłych utylizowałam. Ta jest super. Ta jest super? Mhm. No, to super. Mój ulubiony odcień szarości. No i widzisz, jak będzie super mieszkać razem. Do dyspozycji masz 2 przegródki, pół wieszaka i 2 szuflady. Majtki, skarpetki, a tu sobie możesz schować jakieś muchy, czapki, szaliki. No i zrobiłam ci dodatkową przestrzeń, jakbyś potrzebował na jakieś dziwne rzeczy, których pewnie wolałabym nie znać. I gdzie ten cały mit o tych dominujących w szafach kobietach? Kurde, ja serio myślałam, że będę musiał cały czas na kartonach mieszkać. Właśnie, kartonów musimy się pozbyć. Nie lubię takiego nieładu. Yes, sir, szefowa, robi się. Kartony wypakowujemy. Współlokatorko. Współlokatorko? Brzmi tak oficjalnie. Jestem ciekaw, czy miałaś takie relacje ze swoimi współlokatorami jak ze mną. No tak, bo mieszkałam tylko z moimi facetami, a raczej starałam się mieszkać. Starałam się mieszkać. Okej. Zrozumiałem aluzję. Będę grzecznym chłopcem, obiecuję. A tu masz taką lampkę nocną do czytania jak coś. Super. Super, zawsze o takiej marzyłem. A kołdra ciepła czy chłodna? Widzę, jak w hotelu 5-gwiazdkowym. To droga pani, ja bym poprosił jeszcze szampana z kawiorem. Okej. Widzę, że jednak taki bardziej 4-gwiazdkowy. A chociaż basen macie? 13 dni próby. Jeden mężczyzna, jedna kobieta i jedna sypialnia. Werble? Jest okej. Okej? Jest w porządku. Zmieścił się w szafie, ma duży pęcherz, nie poci się, nie ma drgawek, nie czyta książek. Jest wierny, lubi się przytulać, ale tak wiesz, ze smakiem, nie? Ze smakiem? 15 minut ja, obrót, 15 minut on. No i każdy idzie do swojego kąta. Że jestem dumna. Ale? No, kurwa mać, za każdym razem, kiedy idzie spać, koszula bęk do pralki. Spodnie bęk do pralki, jak już wychodzone. Czasem na krzesło, jak jutro będzie zakładać, a czasem do szafy, jak na później zostawia. No i w gaciach, które ma na sobie, śpi. Aj, gacie z całego dnia. I to boli. A niech ich nie ściąga, no ale dalej, zakłada pod koszulek dziada. Aj, pod koszulek dziada ci nie pasuje. No niech go ma, no ale ściąga skarpetki. Capią. A niech capią, ale w pralce. A ten typ za każdym razem zostawia je na podłodze. Dokładnie w tym samym miejscu, noc w noc, a ja za każdym razem łażę i je zbieram, no dzień w dzień. No to przestań to robić, to zauważy. No, a teraz myśli, że co, że one się teleportowały? Słuchaj. Faceci tak mają. Jak nie ma problemu, to oni nie zastanawiają się, dlaczego tego problemu nie ma. Po prostu go nie ma. Dlatego spraw, żeby był. I zostaw te skarpety w spokoju. Stara, to przecież podchodzi pod sztukę nowoczesną. Piramida skarpetkowa powstała w 2019 roku.
miała za zadanie czcić swego skarpetkowego pana i emanować zapachem jego męskości. Autor w swoim performensie artystycznym chciał udowodnić swą autonomię wobec swej partnerki. Dzieło spotkało się z wieloma kontrowersyjnymi reakcjami płci przeciwnej. Szok, stara. A co to za wynalazek nowy w łazience? Kosz na brudne pranie! No i to mi się podoba, wreszcie! No przynajmniej dzięki temu nie muszę się martwić, że kolor mi się z czarnym pomiesza, albo nie daj Boże, białe pobrudzi. Zabierz mu je wszystkie. Pochowaj, tak żeby nie znalazł. Skończą mu się, to zrozumie. A co powiesz na jedno z najprostszych, najstarszych w dziejach i najskuteczniejszych rozwiązań? To znaczy co? Dialog! Ale że... Albo zacznie zbierać te swoje spocone śmierdziuchy z podłogi, albo wpadł z baru! Oczywiście, używając przy tym swojej niewinnej, uroczej i słodkiej elokwencji. Słuchaj, kochanie, bo musimy porozmawiać. Ale coś z pracą? Czy z nami? Z tobą. Wiecie, syn marnotrawny w takim razie wraca do kumpli, tak? Nie, no co ty, kochanie, jesteś super. Chodzi mi tylko o twoje skarpetki. A co z nimi jest nie tak? Nie podobałem ci, że są tak pstrokato kolorowe? Nie, no coś ty, to jest super tylko... Czekaj. Nowy pak kolorowy kupiłem. Strasznie szybko się gubią. Oj, to wiele tłumaczy. No bo je kładziesz byle gdzie. Jak byle gdzie, no. Pralka pierdalarka po prostu. A przed praniem gdzie są? Gdzie są? Na stopach są, a gdzie? A pomiędzy? Zadajesz trudniejsze pytania niż w 1 z 10. Dobrze. Powiedz mi, do czego zmierzasz? O co ci chodzi? Zdejmiesz skarpetki? Okej. No co się dzieje, bąblu? Ja przepraszam, no ja wiem, że nie powinnam, ale przecież to nie jest miejsce na zużyte skarpetki. Ja specjalnie kupiłam kosz na pranie, żeby się tam wyrzucić. Co? I tego się bałaś mi powiedzieć? No nie, no i co do tego płaczesz? No Boże, ty jesteś, no jak tak można? Przecież ja nie specjalnie tak roztargniony jestem, po prostu dobrze wiesz, że nie myślę, ale mówisz i robię, no. No kochanie, Kamień z serca. Na ty dałbyś radę zanieść? Tak. Oczywiście. Przepraszam. Pościel piąta. Ulubiony odcień szarości. Martin. 41 dni. Na pożegnanie? Nie powiedział mi nic. Obstawiałem 4 dni. I wygrałeś? Mariusz dawał ci 1. No proszę, a tu ile ich było? 40? Kurde. Bohaterem narodowym powinni mnie uczynić. A ty wiesz, że za tamten miesiąc nam część wisisz? No. Titoż próbował się zamelinować, ale mu powiedziałem. Łapy precz od twojego terytorium. A, popcorn! A! I widzisz, za to cię szanuję. Za lojalność, kolego. Czaicie? Przez 2 miesiące bałam się, kurde, powiedzieć,
że przeszkadzają jej skarpetki moje na podłodze, które zostawiam. Za 10 lat pewnie by powiedziała, że woli laski. Nie powiedziała? Czemu? Bo się bała. Nie no, panowie, no ale się szanujmy, to nie jest miejsce na skarpetki. Zrobiłam mu pranie mózgu. Dobra, kogo to? To pralki z tym. Papier się skończył. Super. Kupujesz. Czemu ja? Twoja kolej.